W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj nam, Lubaska, Matko Jedyna, uproś nam łaskę u swego Syna. Witaj, ach witaj, niepokalana, witaj, ach witaj, Matko kochana. Matko najmilsza i Pani Lubaska, Królowo Rodzin, Ty z taką dobrocią spoglądasz na nas z tego cudownego obrazu i od tylu wieków otaczasz nas swoją matczyną opieką. O Matko, która tutaj królujesz w swoim wizerunku i nie przestajesz odbierać hołdów od ludzi tej ziemi i pielgrzymów, przyjmij i nasze pokorne modlitwy i dziękczynienia, ufności i błagania. Jak przed wiekami, tak i teraz, strzeż i wzmacniaj wiarę naszą cudami i otaczaj matczyną opieką. Usłysz nas, o Matko Boska Lubaska, Królowo Rodzin. Przyjmij nasze pokorne błagania i wstawiaj się za nami przed obliczem Syna swego, którego trzymasz w swoich rękach. Wyproś nam u Syna swego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, którą pragnę i tak bardzo potrzebuję. Maryjo, Matko Boża i Pani Lubaska, wpatrując się w Ciebie, podziwiamy wielkie rzeczy, jakie uczynił Ci Bóg Wszechmogący. Ty, Matko najmilsza, nie tylko strzeżesz dusz naszych, ale i rodzin naszych. Dlatego przychodzimy przed Twój obraz ufni, że wszystkiego potrzebnego dobra udzieli nam przez Ciebie Bóg Wszechmogący. Amen. Maryjo, Boża Rodzicielko, módl się za nami. Maryjo, przyczyno zbawienia, módl się za nami. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami. Maryjo, której Kościół już osiąga doskonałość, módl się za nami. Maryjo, z którą Kościół znajduje się u stóp krzyża, módl się za nami. Maryjo, wzorze wiary i miłości, módl się za nami. Maryjo, która jednoczysz człowieka z ofiarą Chrystusa, módl się za nami. Maryjo, wsłuchująca się w natchnienia Ducha Świętego, módl się za nami. Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami. Maryjo, Szafarko łask wszelkich, módl się za nami. Maryjo, obecna teraz i w godzinę naszej śmierci, módl się za nami. Czuła Matko Sierot, módl się za nami. Dziewico, mistrzyni trwania w miłości, módl się za nami. Nauczycielko milczenia, módl się za nami. Pani wstawiająca się za nami u swego Syna, módl się za nami. Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami. Umocnienie słabych, módl się za nami. Żywicielko głodnych, módl się za nami. Bądź pozdrowiona, Pani Lubaska, Królowo Rodzin. Już od 4 wieków w naszym Kościele królujesz, Matko najmilsza, Puszczy naszej Pani i ludu spracowanego nadziejo. Dzisiaj zebrani przed Twoim obrazem, hołd Ci należny składamy. Racz więc błogosławić Synem Twoim grono wiernego Ci ludu Bożego. W Twoje ręce dziś, Pani Lubaska, składamy nasze modlitwy i prośby. Przychodzimy do Ciebie jako do ucieczki grzeszników, pełni wiary, nadziei i miłości, wierząc, że jesteś najpewniejszą drogą do Chrystusa, Zbawiciela. Matko najlepsza, nie tylko strzeżesz dusz naszych, ale i troszczysz się o nasze życie doczesne. Racz spojrzeć na nas łaskawie i racz wysłuchać naszych dzięczynnych modlitw. Amen.
Za rodziców, którzy przekazali nam życie, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za cierpliwie kochające matki, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za nasze rodziny, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za łzy radości matki i ojca, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za dom rodzinny, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za opiekę nad sierotami i wdowami, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za rodzeństwo, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za nauczycieli i wychowawców, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za księży i katechetów, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za pociechy w smutku i opuszczeniu, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za wysłuchanych w błaganiu, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za wyzwolonych z mocy grzechu, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za wszystkie dobre spowiedzi w naszym życiu, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za nawróconych pielgrzymów, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za nadzieję zbawienia przy Twojej pomocy, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone za Twoim wstawiennictwem, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Za opiekę nad naszą parafią, dziękujemy Tobie, Królowo Rodzin. Matko Boża, polecamy cały Kościół Chrystusowy, byś była gwiazdą nowej ewangelizacji. Prosimy Cię, Maryjo, pospiesz z pomocą. Oddajemy Ci Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice. Prosimy Cię, Maryjo, pospiesz z pomocą. Oddajemy Ci w macierzyńską opiekę chorych, cierpiących i samotnych. Prosimy Cię, Maryjo, pospiesz z pomocą. Oddajemy Ci nasze rodziny, wejdź w nie i pogódź zwaśnionych, połącz rozdzielonych, umocnij jedność i miłość małżeńską. Prosimy Cię, Maryjo, pospiesz z pomocą. Oddajemy Ci dzieci i młodzież, uproś jej zapał dla dobra i wzbudź liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Prosimy Cię, Maryjo, pospiesz z pomocą. Oddajemy Ci w Twoją macierzyńską opiekę nasze pokorne prośby. Prosimy Cię, Maryjo, pospiesz z pomocą. Oddajemy Ci przez miłosierdzie Twego Syna naszych zmarłych. Prosimy Cię, Maryjo, pospiesz z pomocą. Oddajemy Ci siebie samych. Bądź z nami w każdej chwili naszego życia. Prowadź nas i błogosław nam, naszej parafii, ojczyźnie naszej i całemu światu. Prosimy Cię, Maryjo, pospiesz z pomocą. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i dla pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna. Ty zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Pomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.